Przemysław Wojcieszek, founder RIP polskiego kina, po wielu staraniach ekranizuje dramat własnego autorstwa, który kilka lat temu wystawiany był w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Made in Poland to historia 17-letniego ministranta Bogusia Kowalskiego, który wstaje pewnego dnia rano i stwierdza, że komunikat, który chciałby wysłać światu, zawiera się w słowach fuck off, które tatuuje sobie na czole. Dlaczego Boguś się buntuje i przeciwko komu lub czemu się buntuje? Dlaczego nienawidzi policji, rządu, Amerykanów i Chińczyków? Mam nadzieję, że na te pytania odpowie sam reżyser podczas dzisiejszego spotkania w Kinie Muza. Budziłem się rano i poczułem to. Cały dzień chodzę, rozpieprzam budki telefonu. Ostatnio przez przypadek trafiłam na fragment jakiegoś głupiego serialu w telewizji. Był moment, gdzie idzie rodzina krupówkami i widzą misia. I dziecko, mama się pyta dziecka: dziecko, chcesz zdjęcie z misiem? Nie, mamo, ja chcę do żabki. Ale kochanie, tu nie ma żabki. No jak to? Tam jest żabka. No tak, przecież żabki są wszędzie. I tutaj jest pokazanie wiadomego sklepu. Jak to jest, że w polskim kinie, w polskiej telewizji przyjmujemy tak łatwo tą płytkość i nie chcemy nic więcej? Słuchaj, no nie wiem, jak jest w polskiej telewizji, bo ja nie robię telewizji, nie interesuje mnie telewizja. Wiesz, generalnie telewizja służy do sprzedawania reklam. Ale filmy tak samo. Przecież jedyne polskie filmy, które trafiają do kin, to są filmy, gdzie się przejawia jedzenie jogurtu, picie jakichś suplementów i tak dalej. Wiesz co, nie wszystkie. Tylko na tych, których nie ma picia suplementów, to... Co to są suplementy? Masz suplementy, są suplementy na przykład diety i się pije jakieś tam soczki, wow, wow. Słuchaj, do tych, których nie ma reklam suplementów, do tych trzeba dużo, dużo uważniej szukać, bo przelatują przez kina i znikają. Spalam się, rozumiesz? Jesteś wkurwiony? Mam wrażenie, że teraz jest tak, że jak się czegoś nie podstawi pod nos społeczeństwu, to tego nie zauważymy. Wiesz co, no tak, ale z drugiej strony, czy należy się temu poddawać, czy należy robić swoje? Wydaje mi się, że trzeba robić swoje. Wiesz, z kinem jest też tak i dlatego kino jest fajne, że wiesz, kino jest w kinach, ale za chwilę będzie, wiesz, na płytach DVD, a za chwilę z tych płyt DVD trafi do internetu, na co zresztą nie mamy wpływu, ale tak jest. I prawdopodobnie więcej ludzi niż w kinach obejrzy ten film, po prostu kradnąc go, czy ściągając go od znajomych. Oglądając go na YouTubie albo zasysając go z jakiegoś portalu wymiany plików. I jednak ten film, takie filmy potem trafiają do telewizji, wiesz, i ludzie je oglądają, to znaczy, wiesz, ten komunikat trafia. Także wydaje mi się, że jest dobrze w kino robić, bo to jednak jest coś takiego, co, wiesz, trafia do ludzi i krąży, i nie daje spokoju, wiesz, ludzie o tym gadają, więc wydaje mi się, że wiesz, jeżeli coś robić, jeżeli robić kino, to właśnie takie, tak? Bo nawet jeżeli, wiesz, tam nie zarobimy za to od razu kupy forsy, to wydaje mi się, że gdzieś tam robimy rzecz wartościową, która tak czy inaczej trafi do wszystkich. Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli by lenie nie ruszą tyłków z kanapy, nie pójdą do kina, jeżeli lenie nie pójdą do wypożyczalni i nie obejrzą sobie tego na DVD, to prędzej czy później obejrzą sobie to, wiesz, na laptopach u siebie w domu. Nie ma się co na to obrażać, to tak po prostu jest i wydaje mi się, że było, że jest coś fajnego w kinie, że taki komunikat do nich tak czy inaczej dotrze, a co oni z tym zrobią, to już jakby nie moja sprawa, mam nadzieję, że się tym przejmą. Jak minął dzień, spokojnie, jak ci się dziś pożyło, jak minął. W 2004 roku otrzymałeś nagrodę na festiwalu w Gdyni. Odbierając ją, co sobie pomyślałeś? Ha, pokazałem wam. Mam na myśli tych, którzy w ciebie nie wierzyli, którzy mówili: nie, nie uda ci się, nie wiem, nie skończyłeś szkoły, nie masz pieniędzy. Czy powiedziałeś: uff, wreszcie ktoś powiedział i ktoś mnie docenił? Wiesz co, to jest zawsze bardzo miłe, kiedy jesteś nagradzany, dlatego że to jest wyraz uznania dla tego, co robisz. I też podkreślenie wartości tego, co robisz. Oczywiście to znaczy tylko tyle, a nic więcej. No, nie znaczy, że jesteś świetny. Bo tak naprawdę musisz potwierdzać swoją wartość z każdą nową rzeczą, którą robisz. Natomiast jest to na pewno bardzo fajne, jeżeli, wiesz, jeżeli zaczynamy tak skromnie i rzeczywiście jesteś
jesteśmy gdzieś tam spoza branży, spoza środowiska i robimy coś, co w oczach tego środowiska lub też jego części znajduje uznanie. To jest też jakby takie potwierdzenie, tak, że to, co robię, jest w porządku. Seks generalnie jest złem. Smakuje ci kiełbasa, Boguś? Nie jestem pecie! Państwa polskiego jako organizacji nie ma. Z Przemysłem Wojcieszkiem spotkaliśmy się w ramach dyskusyjnego klubu filmowego działającego w kinie Muza od 1966 roku. Jeżeli chcecie się wybrać na spotkanie DKF-u, to kolejne już w przyszłym miesiącu. Zapraszamy.